poglądy i osądy. Dzień dobry, panie naczelnik. Dzień dobry. Opole jest gotowe do oświatowej reformy? Gotowe w sensie takich działań, które widzieliśmy, które wynikały jeszcze z projektu ustawy. Natomiast wiemy, że prezydent podpisał dosłownie 2 dni temu tę ustawę i to jest, są już bardzo zobowiązujące wytyczne i realizujemy to i robimy to, co urzędnicy odpowiedzialni za edukację czy oświatę powinni robić. No, kurator mówi, że są takie gminy, gdzie już są nawet gotowe arkusze organizacyjne na przyszły rok. Szkolny przyszły, czyli to daleko do przodu. Myślę, że to wszystko kwestia metodologii dochodzenia i skali. My przyjęliśmy tak, żeby jednak konsultować to z dyrektorami najpierw. Dyrektorzy sami opracowywali takie fiszki monograficzne, czyli pokazujące, czy są w stanie odtworzyć tę bazę 8-klasowej szkoły podstawowej. Trzeba pamiętać, że ona ma być odtworzona na warunki XXI wieku. Z tym zapleczem, z przygotowaniem do egzaminu zewnętrznego. Jak też były też i konsultacje tam, gdzie rodzice chcieli rozmawiać na ten temat. Rozmawialiśmy. Wszyscy dyrektorzy wiedzieli o tym, że te koncepcje mają być skonsultowane z nauczycielami i z rodzicami. No i pewne propozycje, które już wcześniej przedstawiliśmy, one dalej są aktualne. Pewna kosmetyka nastąpiła, jeżeli chodzi o możliwości organizacyjne, a mianowicie na przykład to, że oddziały na przykład szkoły podstawowej numer 15, które będą realizowały 7-8 klasę w szkole podstawowej 29, najpierw miały być jako szkoły podstawowej numer 29, a będą jako szkoły numer 15, bo taką promesę daje teraz to uchwalone prawo oświatowe. Skomplikowana układanka, ale to wszędzie uda się 8-klasowe szkoły odtworzyć? Czy będzie tak, że jednak te dzieci będą musiały chodzić uczniowie do innych? To znaczy, że nie wszędzie. Są sytuacje szkoły podstawowej numer 15, dałam przykład, czy szkoły podstawowej numer 9. Szkoły, które się cieszą dużą też popularnością rodziców i tworzyliśmy bardzo dużo na miarę możliwości oddziałów na edukacji wczesnoszkolnej, one na ten moment muszą dojść swoimi propozycjami organizacyjnymi do tego, żeby docelowo być klasami szkołą 8-klasową. Praktycznie wszystkie szkoły przedstawiliśmy w 8-klasowe, ale każda z nich ma inną infrastrukturę, ma inne obwody. No i nie ukrywam, że jednak jakość pracy szkoły rzutowała na to, że rodzice chcieli posyłać dzieci swoje do tej właśnie szkoły, a nie innej. I dzisiaj, żeby dalej utrzymać ten swój poziom organizacyjny jakościowo dobry, trzeba podejmować czasami trudne, ale rozważne decyzje, patrząc na to, kiedy docelowo osiągniemy takie warunki w organizacji 8-klasowej szkoły, żeby był absolutny komfort do przygotowania do egzaminu zewnętrznego. Trzeba pamiętać, że 7 i 8 klasa potrzebuje zupełnie innych warunków pracy niż edukacja wczesnoszkolna. Czyli kilka lat to pewnie potrwa. Razem z wygaszaniem gimnazjów będziecie to doprecyzowali. Ja myślę, że to jest kwestia 3-4 lat. Trzeba też pamiętać, że ten wyż demograficzny, który jest, on jest właśnie w szkołach podstawowych. On jest na poziomie klas 2, 3, 4. Mamy 1,5 rocznika w 2 klasach w szkołach podstawowych i on będzie powoli też opuszczał, a szkoły będą już normowały, jeżeli chodzi o ilość oddziałów. My też planujemy inną trochę organizację obwodów, taka, żeby te szkoły, które nie były dopełnione, były dopełnione, a te, które są na ten moment, mają większą ilość oddziałów, żeby mogły szybciej dojść do tego komfortu pracy w pełnym tym ciągu cyklu kształcenia. Panie naczelnik, to jest tylko logistyka, czy też kosztowna operacja finansowa? Ja myślę, że jeżeli dość na pewno skomplikowaną całą operację organizacyjną trzeba przeprowadzić, jeżeli tworzy się jednak pewien nowy typ, mimo że tu mówimy, że to jest szkoła podstawowa, to jednak 7-8 klasy wymagają dodatkowego zaplecza do realizacji dydaktyki, czyli kształcenia. Na pewno. Kwestia wyposażenia pracowni i tak dalej, i tak dalej. To tak, ponieważ trzeba pamiętać, że przecież od 98 roku, jak powstały 6-klasowe szkoły podstawowe, to one zupełnie inny punkt ciężkości był położony. Przede wszystkim na przyjęcie 6-latków, na edukację wczesnoszkolną, na organizację zajęć pozalekcyjnych, świetlic i tak dalej, i tak dalej. A z tej reformy się wycofaliśmy, nie ma 6-latków. To znaczy jest dowolność, tak? Natomiast nie da się ukryć, że trzeba stworzyć dobre warunki i to od razu dla klas 7 i 8. Stąd między innymi takie rozważne też decyzje
dyrektorów szkół i gron pedagogicznych, że nie na siłę będziemy wszyscy w siódmych i w ósmych klasach w szkole, która nie do końca ma dobrą bazę. Ewentualnie w innej. Przejściowo w innej, dlatego że wszystkie dzieci są w szkole ważne i te, które przyjdą do edukacji wczesnoszkolnej, one też muszą mieć określony komfort funkcjonowania w szkole. Także to są naczynia połączone i tu trzeba wielkie rozwagi na tym, żeby podjąć w miarę dobre decyzje w sytuacji, jaka jest. Będą zwolnienia nauczycieli? Wiadomo już? Spotkaliśmy się z dyrektorami szkół, opracowaliśmy też takie materiały do tego, ażeby dyrektorzy nad tym się pochylili. Trzeba pamiętać, że tu nie będzie pierwszych klas gimnazjalnych. My też taką politykę prowadziliśmy od dawna, jeżeli chodzi o godziny ponadwymiarowe, że my mamy dość tych godzin ponadwymiarowych, szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych, ale generalnie był taki trend, proszę pamiętać, że był tak zwany dodatek wyrównawczy, tak? Jeżeli nauczyciele nie osiągnęli i dalej jest, nie osiągnęli określonej średniej, organy samorządowe miały dopłacać. Mało tego, uruchomiliśmy, mamy też pewną taką koncepcję współpracy między dyrektorami, jeżeli zabraknie tych godzin, co robić, tak? Jak wymieniać się informacjami, taki bank wolnych miejsc my będziemy mieli. Trzeba też przypomnieć, że jeżeli chodzi o zatrudnianie, to jest absolutna autonomia dyrektorów szkół, ale przecież oni są rozsądnymi ludźmi i wiedzą, że trzeba wzajemnie się w tej sytuacji wspomóc, ale też nie ukrywam, że w pewnych specjalistycznych kwestiach, tak jak na przykład dwujęzyczne oddziały, na przykład nie wiem, z wykładowym hiszpańskim czy francuskim, brak naboru do pierwszej klasy może powodować jakiś kłopot nauczycielowi, który tam miał dość dużo godzin. I też będziemy, my mamy też tak zwane godziny miejskie, które dajemy na rozwój pasji zainteresowań. To są godziny spoza siatki miasta i chcemy też w jakimś sensie też uruchomić, żeby wesprzeć wtedy, kiedy będzie taka potrzeba. Bardzo skomplikowana układanka. Panie naczelnik, ostatnie pytanie już, ranking perspektyw. Nieźle Opole wypadło. To pokazuje, że jednak pochylanie się cały czas nad wszelkimi szczegółami w oświacie, ale też nieschodzenie z toru. Mamy to w Polityce Oświatowej Miasta Opola określone, że przede wszystkim jakość i w każdymi drobnymi działaniami staramy się do tej jakości dochodzić. To jest ogromna duma, że szczególnie jeżeli chodzi o kształcenie techniczne, na 12 miejscu zespół szkół elektrycznych, na 13 zespół szkół technicznych i ogólnokształcących, trzecie liceum bardzo wysoko, drugie liceum bardzo wysoko. To pokazuje, że jakościowo oświata w mieście wysoko stoi. To jest mi, że tak powiem, w dużym stopniu od dekady jestem za nią odpowiedzialna, ale trzeba też przyznać, że mamy też taki klimat w mieście do edukacji, dlatego że edukacja nie jest takim spektakularnym dziedziną, że od razu widać efekty. Do tego się dochodzi powoli. Zrozumienie ze strony prezydenta, wiceprezydentów władz jest bardzo ważne, bo inaczej nie mielibyśmy tak dobrych warunków. Mówię jednak właśnie o tych dodatkowych godzinach, o inwestycjach, o projektach, które realizujemy i to i oczywiście odpowiedzialna praca nauczycieli. Nie bez znaczenia są rodzice, którzy tworzą klimat do tego, żeby dzieci mogły się rozwijać. No to dzieciom samych szóstek, panie naczelnik, życzymy dzisiaj. Naszym gościem była dr Irena Koszyk, naczelnik Wydziału Oświaty w Opolskim Ratuszu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poglądy i osądy.